się ten. Już? Moi drodzy, witam serdecznie. Losowanie kolejne. Angol. Już nowy rok. Kwiecień, końcówka. No i moi drodzy, mamy losy. Gdzie są losy? Klaudia, bardzo proszę kulę podać losami. I jak sięgniesz ten puchar z góry, również Ciebie proszę. Moi kochani, tutaj losy świadczy o tym, że były najlepsze oceny. Tu jest każda piątka. Wielki trud. Czasami mało, czasami więcej. Natomiast, moi kochani, z tego będziemy losować młodych uczniów, a z tego starszych, w tym pucharze, troszkę mniej uczniów. Ale to nie znaczy, że się gorzej uczyli. Nie, nie, nie. Ich jest po prostu troszkę mniej. Tu jest masa dobrych masa dobrego, dobrze zainwestowanego czasu. Kochani, to mnie bardzo cieszy. I ja na razie wezmę od Igora aparat i naszemu losowaniu będzie się przyglądał Miłosz, Hania, Seweryn, Hania, Miłosz, Igor, Natalia, Maja, Klaudia, Natasza, Maja i Michał. Oni będą się przypatrywali naszemu losowaniu. I teraz tak, Haniu zasłaniamy Mai oczy i Hania losuje z pucharu jedną kartkę. Hania wylosowała. Bardzo proszę dać mi tą kartkę i przeczytamy. Karolina Karkocha. Brawo! Brawo dla pani Karoliny. Moi kochani, to był puchar. Najstarsi uczniowie. Teraz tak. Miłoszowi zasłania oczy kto? Seweryn. Miłoszu, bardzo Cię proszę, zanurkuj tą ręką w tą szklaną kulę i proszę Cię, mieszaj głęboko i jeszcze mieszaj, Miłoszu, bo było za mało. Głęboko, głęboko, głęboko. I wylosuj jedną karteczkę. Tym zwycięzcą jest... Nie wiadomo. Mogę zobaczyć? Miłosz, tym jest Maksymilian Balicki. Brawo dla Maksymiliana! I zatrzymaj kamerę i nagraj mi jeszcze. Kochani, to było ostatnie losowanie w tym roku szkolnym. Takie pojedyncze, co miesięczne. Na koniec roku wszystkie kupony, wszystkie losy wędrują do jednego wielkiego zbiornika i na końcu roku, w czerwcu, będzie losowanie nagrody roku, bo już koniec roku. Tuż, tuż. Oczywiście. Moi kochani, bardzo dziękujemy. Brawo. Kolejnego.